W pierwszej części filmu Ile zarabiają skoczkowie narciarscy, która właśnie wyświetla się w karcie w prawym górnym rogu, omówiliśmy oficjalne zarobki skoczków uzyskiwane bezpośrednio za osiągnięcia sportowe. Nie są one jednak jedynym źródłem dochodu sportowców. Kluczową rolę w finansowaniu zawodników odgrywają oczywiście sponsorzy. Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Polski Związek Narciarski, skoczkowie mogą wydzierżawić swoje miejsce na kasku dla sponsorów, z którymi podpisują umowy indywidualne. Koszt wydzierżawienia powierzchni reklamowej wynosi zaledwie 600 zł w skali roku, co jest wręcz śmieszną kwotą w porównaniu do korzyści, jakie można odnieść z indywidualnych umów sponsorskich. Szacuje się, że powierzchnia reklamowa znajdująca się na kaskach najlepszych skoczków w Pucharze Świata może być warta nawet 1 000 000 zł. Niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile pieniędzy dostają skoczkowie w ramach umów sponsorskich, ponieważ są to umowy poufne, a ich szczegóły nie są udostępniane publicznie. Skoczkowie zarabiają jednak również na występach w całych kampaniach reklamowych lub w pojedynczych reklamach. Dochody z tego typu kampanii są jeszcze trudniejsze do oszacowania. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że nie są to małe pieniądze. Skoczkowie należący do kadr narodowych również mogą liczyć na pewnego rodzaju wsparcie finansowe. Polski Związek Narciarski podczas powoływania zawodników do kadr podpisuje z każdym z nich roczny kontrakt. W jego ramach PZN zobowiązuje się do pokrycia m.in. kosztów ubezpieczenia oraz szkolenia. Na proces szkolenia składa się dostarczenie skoczkowi odpowiedniego sprzętu, udostępnienie skoczni do treningów oraz organizacja zgrupowań. Skoczek znajdujący się w kadrze nie musi się martwić o opłacenie jakichkolwiek części szkolenia, ponieważ 100% jego kosztów pokrywa związek. Dodatkowo wszelkie wyjazdy na zawody rangi FIS, czyli m.in. na Puchar Świata, również finansowane są z kieszeni PZN-u, a niekiedy wyjazdy takie są naprawdę kosztowne, na przykład w przypadku podróży do tak odległych miejsc jak chociażby japońskie Sapporo. Trzeba przyznać, że jest to zdecydowanie bardzo duże ułatwienie dla skoczków, którzy nie muszą się zamartwiać o to, czy będzie ich stać na szkolenie lub wyjazdy na konkursy. Podsumowując, ciężko jest określić, ile tak naprawdę zarabiają skoczkowie w czasie jednego sezonu. Tak jak mówiłem w poprzedniej części filmu, najlepsi z nich potrafią zarobić tylko na osiągnięciach sportowych nawet 2 miliony złotych rocznie, aczkolwiek często są to kwoty znacznie mniejsze. Tak jak w zeszłym sezonie, kiedy to najlepsi skoczkowie zarobili około 750 tysięcy. Kiedy doliczy się do tego umowy sponsorskie, kwoty te oczywiście znacznie wzrastają, być może nawet trzykrotnie. Nie zmienia to jednak faktu, że zawodnicy, którzy nie osiągają sukcesów w Pucharze Świata, a ich największymi osiągnięciami są sporadyczne miejsca w czołowej trzydziestce, mogą mieć duży problem z utrzymaniem się tylko ze skoków narciarskich. Prawdziwe pieniądze w tej dyscyplinie zaczynają się tak naprawdę dopiero w ścisłej czołówce. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania poprzednich, m.in. do pierwszej części filmu Ile zarabiają skoczkowie narciarscy. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.